Ireneusza Korszenia spotykamy w Dubowie, łącznie z przyjaciółmi, również sztab akcji Czysta Rzeka. Irek Korszeń, radny gminy Łomazy. Panie Irku, jak wygląda dzisiaj akcja w Dubowie? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu redaktorowi. Przystąpiliśmy do akcji Operacja Czysta Rzeka. Zależy nam na czystości nie tylko w naszej miejscowości, ale oczywiście zaczynamy od siebie. Dajemy przykład innym. Myślimy, że może tym postępowaniem te osoby, które przyjeżdżają, widzą, że taka akcja się odbywa, może ruszy ich sumienie i chociaż trochę przystopujemy to takie ogólne śmiecenie, no, można powiedzieć, z całego kraju, bo to nie tylko problem nasz i tutaj naszej społeczności lokalnej, tylko ten problem dotyczy całej Polski. Najciekawsze dzisiaj znaleziska? Powiem szczerze, znaleźliśmy tłumik metalowy przy przystanku i no, nietypowa akcja. W ten sposób może podziękuję temu panu, bo zatrzymał się pan samochodem i odkupił od nas ten tłumik za symboliczne 100 zł. Także nie znam tego pana. Serdecznie dziękujemy temu panu. Te 100 zł z panią sołtys przeznaczymy dzisiaj na coś słodkiego dla tych wszystkich dzieci, które przystąpiły do tej akcji. Także serdecznie jeszcze raz dziękujemy temu panu, temu darczyńcy naszemu, który no, można powiedzieć, skorzystał z okazji. Skorzystał z okazji, tak, a dzieci skorzystają z tego, że podziękował, tak. Dzięki. Również podczas akcji Operacja Czysta Rzeka spotykamy sołtys miejscowości Dubów. Z kim mam przyjemność? Krystyna Stankiewicz. Pani Krysiu, no widać po pani koszulce, że pani dzisiaj bardzo czynnie bierze udział. Staram się. Jest sens tego typu akcji? Tak, tak. Sporo tych śmieci przy drodze w Dubowie? Dużo. Nazbierało się przez jaki okres czasu? Bądź tak naprawdę, czyje to są śmieci? Naszych mieszkańców czy przejezdnych? Przejezdnych. Przeważnie przejezdnych. Brakuje trochę koszy na śmieci? Czy to też by nic nie dało? Raczej nie, bo na przystankach mamy kosze, a za przystankami śmieci leżą. A tak tyle, ile śmieci w lesie? No dużo bardzo. Tyle? Trzy worki już się nazbierało, dopiero połowa lasu. Czegoś najwięcej? Szkła i plastiku. Szkła i plastiku. Mhm. Nawet i prezerwatywy. Czyste Duba! Dubów, z nami Kamil Frączek, radny Dubowa i chyba organizator, jeden z organizatorów tej akcji. Z organizatorów, wspólnie z radnym Ireneuszem Korszeniem, panią sołtys Krystyną Stankiewicz i strażakami z OSP Dubów sprzątamy naszą miejscowość. Dlaczego żeście postanowili przystąpić do tej akcji? Zobaczyliśmy, że jest taka fajna akcja, Operacja Czysta Rzeka i postanowiliśmy także posprzątać naszą miejscowość. Tutaj też głównym takim inspiratorem na naszą gminę był Łukasz Wenda, który już wcześniej organizował takie akcje. Jak na razie wyniki tej akcji? No na razie na naszej ulicy mamy już ponad 10 worków, głównie to są butelki, puszki i plastiki. Sporo ludzi bierze u niej udział? Ponad 20 osób. Ponad 20 osób. Na koniec przewidziane ognisko chyba. Znaczy u nas akurat będzie inna forma, myślę, że lody, coś takiego. Dobra, dzięki. Czysty dół!